Szczególnie chciałem przywitać panią radną Mac, która się przymierza do bycia w naszej komisji. Chciałem zobaczyć, jak pracuje. Proszę państwa, jest porządek posiedzenia. Czy są uwagi co do porządku posiedzenia? Dobrze, głosujemy. Kto jest za takim przyjęciem porządku posiedzenia? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do punktu numer 1. Witam pana Piotra Szukiewicza i oddaję głos. Znaliśmy w tym gronie, bo to już nasza placówka współpracowała przecież od lat, jeszcze pani dyrektor Grażyna Suszyńska i panu Wielkiego, z panem przewodniczącym, a i z Wydziałem Spraw Społecznych, z panem dyrektorem też, także pracujecie tutaj jakoś mocno. Dziękuję jeszcze raz za to zaproszenie. Pan Wójcie poprosił, żeby podjąć taki temat, który dotyczy młodzieży. Nasza placówka zajmuje się młodzieżą i rodzinami. I o kilka słów refleksji na temat tego, w jakich warunkach przychodzi tutaj naszej młodzieży rozwijać. Nie są to warunki może wygodne. Stąd trochę ten pomysł, przyznam się państwu, bo ta inspiracja to bezpośrednio od pana Zbigniewa pochodzi, żeby spojrzeć na trudności dzisiejszej młodzieży trochę, jak to było, gdybym ja miał dzisiaj 15 lat. Kilka słów dosłownie, bo wiem, że ten mój czas jest ograniczony, więc kilka takich myśli. Jeżeli będzie jakaś chęć do dyskusji, do rozmowy, to bardzo się będę cieszył i chciałbym jeszcze wtedy na jakieś pytania państwa radnych i gości odpowiadać. Takie spojrzenie na rozwój bardzo proste. Taki schemat, prawda, jaki zazwyczaj nieraz mamy w głowie, że jest jakieś oddziaływanie ukierunkowane, to znaczy jest rodzic, jest wychowawca, dysponuje pewnymi umiejętnościami, kompetencjami, no przede wszystkim własną osobą tutaj tworzy te warunki do rozwoju i zależnie od tego, jaką jest osobą, jakimi dysponuje umiejętnościami, kompetencjami, to powstają pewne warunki. To może być akceptacja dla dziecka, to może być zaufanie, to też jest wymaganie, bo to też jest taki warunek rozwojowy. Więc różne są te warunki. I na bazie tych warunków otrzymujemy jakieś specyficzne wyniki. No, czyli chcemy, żeby ten 15-latek, czy ten 16- czy 12-latek podejrzewał w miarę dobre decyzje, żeby nas nie okłamywał, żeby chodził do szkoły, żeby się uczył, żeby potrafił z kolegą się podzielić, żeby okazał szacunek koleżance. To różne mamy te wyniki spodziewane, bo chcemy, żeby takie były. One zależą od warunków. Czyli warunki do rozwoju, jakie stworzymy, to te warunki decydują o wyniku. I to jest taki prosty model. Natomiast trzeba pamiętać, że te warunki do rozwoju tworzy nie tylko rodzic, nie tylko środowisko wychowawcze, to najbliższe, ale mamy całe zasoby kultury, zasoby społeczne, chociażby funkcjonowanie instytucji oświatowych, czy te wartości, które w danym momencie w kulturze są jako dominujące, to one też na te warunki do rozwoju wpływają. Podobnie takie warunki do rozwoju tworzą różne środowiska takie oddziałujące interpersonalne, więc system rodzinny w całej swojej szerokości, przyjaciele, ale też i grupy nieformalne. No, nie mam na myśli tutaj tylko harcerstwa, ale tam gdzieś to środowisko, nie wiem, punków, skinheadów, antyfaszystów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko też tworzy warunki do rozwoju. Więc dopiero jak tak szeroko spojrzymy, to możemy zobaczyć, jak trudno ma młodzież dzisiaj. Bo to nie jest tak, że ma podstawowych wychowawców czy rodziców i ma dobre wyniki rozwojowe. Jest te siły, które obrazują te ilustracje od dołu do góry dzisiaj mają olbrzymi wpływ na młodego człowieka. Dużo większy niż 40 czy 30 lat temu, gdzie rodzic czy wychowawca miał o wiele więcej do powiedzenia. Mam takie prywatne powiedzenie, mówię, że kultura porywa nam dzieci, czyli jest taki kidnapping kulturowy. To znaczy dzisiaj dzieci porywa Facebook, radio, internet, czasem telewizja jeszcze trochę, różne grupy właśnie. Te zasoby społeczne i interpersonalne dzisiaj powinny bardzo, powinny więcej mieć do powiedzenia niż kiedyś, a rodzice i wychowawcy mają mniej. No i w związku z tym o tych uwarunkowaniach możemy mówić
dzisiejszych czasach, że one są dość skomplikowane. Chciałem wymienić kilka, takich 10 punkcików, z których na pewno nie są to wszystkie wyzwania, które te nasze czasy przynoszą młodzieży i rozwojowi młodzieży, ale troszeczkę pokazują, gdzie dzisiaj ten punkt ciężkości się mieści. Więc na pewno mamy zmiany kulturowe i społeczne, które dotykają funkcjonowania rodziny. Te rodziny rekonstruowane, wielokrotnie rekonstruowane, patriarchowe, też rola rodziny, która jest właśnie troszeczkę dzisiaj rozproszona, czyli jest jakaś taka dyfuzja tych zadań rodziny. Od rodziców się dużo wymaga, to rodzic ma pilnować, czy dziecko wchodzi na komputer, tam na podwójne programy, czy nie, o której chodzi spać, czy odrabia lekcje, a z drugiej strony możliwości tych rodziców są dużo mniejsze niż kiedyś. Odbiera się rodzicom pewną siłę sprawczą, więc to są to dużo, bo być może, że jakieś pytania Państwo wywoła tymi moimi komentarzami, to wtedy byśmy mogli trochę więcej porozmawiać. Na pewno do takich współczesnych wyzwań, bezpośrednio dotykających tych uwarunkowań rozwoju młodzieży, należy coś, co określa się dzisiaj płynną tożsamością. To znaczy, że młodzi ludzie wolniej osiągają stan dojrzałości psychospołecznej. Oni są fizycznie dojrzali, nawet szybciej dojrzewają teraz niż kiedyś fizycznie, natomiast wolniej społecznie, wolniej tak emocjonalnie. Mówią psycholodzy rozwoju, że wydłuża się tak zwane moratorium rozwojowe, czyli ten okres taki przejściowy, kiedy on już nie jest dzieckiem, ale jeszcze nie jest dorosły i tak trochę dobrze nie wiadomo, kim jest. Młody człowiek, gdy wchodzi w fazę pokwitaniową, czy chłopak, czy dziewczyna, doświadcza nieciągłości rozwoju. Jemu się ta ciągłość, to bycie dzieckiem nagle chwieje. Nagle widzi ten zarost pod nosem. W piątek rozmawiałem z młodym człowiekiem, o którym mama prosiła, żebym z nim porozmawiał. Proszę nie wspominać, że on ma taki wąsik, mu się sypał, bo on tego bardzo nie lubi, on z tym się jeszcze nie rozwoju. Czyli są zmiany, na które im odbierają tą rolę, jaką wcześniej mieli. Już nie jesteś dzieckiem, a dobrze nie wiadomo, kim są. I tak zawsze było. Natomiast w dzisiejszych czasach to wydłużanie się rozwoju, obserwujemy, tożsamości w okresie dorastania staje się coraz bardziej płynne. Trzecia rzecz, propozycją tożsamościową w dzisiejszych czasach staje się niedojrzałość. Coś, co kiedyś było niemożliwe, jakby nie istniało coś takiego. Natomiast dzisiaj jesteś się tego, jak drugi projekt, że warto być niedojrzałym. Bądź sobą, w sensie słuchaj się swoich pragnień, nie musisz akceptować różnych wymagań, nie musisz adaptować się do społeczeństwa. Warto być niedojrzałym, takim można zostać. Takim Piotrusiem Panu, z dawnymi słowami, czyli takim niedojrzałym mężczyzną na przykład. Więc niedojrzałość dzisiaj ma formy takie zewnętrzne, w postaci ubrania czy muzyki, ale ma też te formy głębsze, gdzie młody człowiek jakby nie adaptuje się do tych wymagań procesu socjalizacji, jakie my stwarzamy, my dorośli, prawda? Społeczeństwo, szkoła, rodzice i tak dalej. Więc niedojrzałość dzisiaj jest jakby jedną z ofert tożsamości. Też istnieje coś takiego jak seksualizacja rozwoju dzieci i młodzieży. W 2005 roku pierwszy raz użył to na dużą skalę tego słowa, to był raport amerykańskiego towarzystwa psychologicznego, który mówił o seksualizacji rozwoju dziewczyny. Do tamtej pory to pojęcie zrobiło dużą karierę. Dzisiaj wielu naukowców przyjmuje to badać, też praktycy próbują pokazywać, co zaburza proces rozwojowy, co można z tym robić. Ja tylko tak sygnalnie. Seksualizacja oznacza, że jakby rozwój seksualny zostaje wyeksponowany na plan pierwszy i ta tożsamość z tym związana jest dominującą, ale nie jest to potrzeba młodego człowieka, jest to potrzeba kultury, która ze względów komercyjnych, bądź ze względów takich trendów modowych wymusza takie ukierunkowanie. Jeszcze jedna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, gdy mówimy o tych uwarunkowaniach rozwoju młodzieży. Słowo, które na pewno są na sali socjologowie, którzy znają anomia. Anomia, czyli rozchwianie zasad, prawa, wartości. Nie wiadomo, co jest dobre, a co złe. Myślę, że mamy to pojęcie pochodzi z XIX wieku. Mówię taki socjolog Durkheim, który chciał tym pojęciem między innymi tłumaczyć narastanie zjawiska samobójstw. Dzisiaj mamy dokładnie to samo, tylko w o wiele większej skali. Można powiedzieć, że Durkheim okazał się prorokiem,
on opisywał zjawiska, które dzieją się, gdy zanika społeczna funkcja religii. Durkheim był dość negatywnie nastawiony do religii, a mimo to zauważył, że wyłączanie religii z życia społecznego, jej normatywnego wpływu, wywołuje zjawisko anarchii. Myślę, że można by powiedzieć, że taki trochę świecki prorok, bo dzisiaj mamy dokładnie to, mamy anomię, kryzys autorytetów. Nie wiadomo, co jest dobre, a nawet niektóre rzeczy złe stają się wartościowe. W dwóch miejscach w Stanach Zjednoczonych chyba spór, czy może być wrzodka satanistyczna. W myśl wartości konstytucji, wolności słowa, sataniści ustawiają własne szopki. A w antywartości stają się nagle wartościami, do których obrony powinny się zaprzęgnąć konstytucję, ład demokratyczny i tak dalej. To jest przykład właśnie anarchii. Co jeszcze na tą naszą młodzież wpływa? No, to o czym wspomniałem na początku, to może tego nie będę rozwijał, też nietrwałość związków emocjonalnych, częstość zmiany parterów, to, że jest kłopot z utrzymywaniem się relacji takich całożyciowych, te przysięgi na całe życie, aż do śmierci. Dzisiaj niektórzy traktują jako takie trochę jednak na wyrost, że to ten symbol, ale to niekoniecznie. Więc to też naszą młodzież wpływa, która obserwuje, że ta nietrwałość też do ich życia, tego młodszego życia emocjonalnego przenika. To jakby z jednej strony, a z drugiej olbrzymie potrzeby do bliskości, do właśnie bycia w zależności, bycia w związku, do czerpania takiego wsparcia, siły psychicznych właśnie z tej bliskości. Więc z jednej strony duże potrzeby kontroli, ale jednocześnie informacja, jaką młody człowiek dostaje, to nie będzie trwało na zawsze. Tak? To się może szybko zmienić. Mamy to, o czym też wszyscy Państwo wiedzą dobrze, te pośrednie formy relacji, więc znaczenia nabierają komunikaty cyfrowe, czasem większe niż te normalne, interpersonalne. To też sporadnie taki niedawny przykład, kiedy rozmawiam z młodym człowiekiem i on mówi, że rozmawiałem, tu powiedziałem, on mi odpowiedział. Miałem taką poważną rozmowę później z dziewczyną, a często się spotykać, bo nie, to wszystko było na Messengerze. Także on ciężkie, poważne rozmowy, to właśnie nie widzę twarzy rozmówcy, ale uważam, że poważnie pogadałem. Dla młodego człowieka te cyfrowe znaczenia są czasem ważniejsze niż interpersonalne. No, każdy korzysta czasem ze Skype'a czy z jakichś komunikatorów, ale dorośli mają tendencję traktowania poważniej rozmów w szeregu. Dla młodego człowieka to już nie jest oczywiste. No i tak zbliżając się do końca tych moich takich sygnałów, zajawek właściwie tylko tych problemów, trzeba wspomnieć o tym, że to było dla niektórych zaburzeń życia psychicznego. To jest też nowe zjawisko. Ludzie młodzi w szkołach, w szkole podstawowej, w szkole średniej coraz bardziej się z tym stykają, że no nie, coraz młodsze osoby próbują tapnąć się na swoje życie, coraz młodsze osoby mają zaburzenia autodestrukcyjne, czyli takie okaleczanie się. Najczęściej ma to postać jeszcze dzisiaj taką, jaka 20 lat temu nie miała miejsca, bo gdzieś zawsze okaleczali, gdzieś tam przyjaciółką czy czymś, ale dzisiaj mamy robienie zdjęć tym swoim ranom i rozsyłanie do swoich znajomych, no, czy do przyjaciół. Ja od dwóch moich klientek z poradni takie MMS-y dostawałem właśnie z ranami przed ramion na przykład. To jest coś nowego, bo raz, że to się ogląda, że zaczyna wchodzić taki obszar komunikacji medialnej, można powiedzieć. No i może na koniec zachowanie dewiacyjne. Ktoś do tej socjalizacji raczej wyklucza i mówi, tak nie można robić. Jakby normy mówią, nie zachowujemy się w ten sposób. Czyli na przykład to chociażby agresja czy przemoc. Dzisiaj mamy patostreamerów, którzy nie tylko potrafią kogoś skrzywdzić, ale jeszcze robią z tego rozrywkę i liczą, że będą oglądani. Właśnie w ramach trochę ostrej, ale rozrywki. Że to jest tylko przykład pały wyzwań, przed jakimi staje współczesna młodzież, bo oczywiście więcej pewnie zależy się tego wyliczyć. Zastanówmy się więc króciutko nad tym pytaniem, które podsunął Pan Przewodniczący. Ale gdybyśmy tak dzisiaj mieli 15 lat, jak te zagrożenia działałyby na nas? Czy to by było tak, że ten rodzic psychoszkoleczny stałby się na nim zadaniem do podwyższonych Można powiedzieć, że byłoby to trochę zadanie podać siły, pogubilibyśmy się.
w tym świecie, prawda? Nie wiedząc, jak tam ten cyfrowy świat na przykład ogarnąć, musielibyśmy szybkie kursy jakieś doskonałe tutaj przechodzić. Niedawno taki mem mi syn pokazał. Szanuj swoich rodziców. Skończyli szkołę nie korzystając z Google'a i internetu. Więc gdybyśmy trochę mogli mieć kłopoty, trzeba by się tu naprawdę z tym oswajać. Ale myślę, że gdybyśmy mieli 15 lat dzisiaj, gdybyśmy mieli dobre zasoby do radzenia sobie. Że część z nas była wykształtowana przecież, większość z nas, przez te warunki kulturowe, społeczne, to co pokazywałem na tym pierwszym slajdzie, interpersonalne i społeczne, które są znacznie bardziej jednorodne. Nie byłoby tej płynnej tożsamości, nie byłoby takiego, tej anomii w nas. Myślę, że mielibyśmy w sobie pewne zasoby, których dzisiejsza młodzież nie ma. Więc pod jednym kątem byłoby nam trudniej, pod drugim przypuszczam, że moglibyśmy być niezłym wzorcem dla rówieśników, tak powiedział, mając takie zasoby. Dzisiejszy dorosły człowiek, gdyby nagle nam ubyło te, nie wiem, 30, 40 czy może więcej lat, myślę, że miałby nastawienie, nie wiem, że się nie da, więc się da rozwijać, rozwijać, być coraz dojrzalszy. Dzisiejsza młodzież wie, że może się nie dać. Dzisiaj młodzież się, no nie wiem, na pewno młodzież miejska, bo nie wiem, jak to wygląda w miastach wiejskich, ale młodzież w mieście jest w stanie się chwalić, że chodzi na terapię. Do psychologa, do psychiatry, informuje o tym na Facebooku, wrzuca zdjęcie recepty, zdjęcie gabinetu z poradni, bo już w paru miejscach jest na Facebooku, bo młody człowiek wykorzystuje, tu chodzę, prawda, i pstryk jest. I jest pewien rodzaj budowania swojej tożsamości w oparciu o dysfunkcjonalność. Oni wiedzą, że mogą nie umieć, nie wiedzieć, nie móc i wiedzą, że potrzebują pomocy. My byśmy nie wiedzieli, że się nie da dobrze dorastać w tych czasach, więc pewnie byśmy dorastali. I to taki, taka informacja pod dyskusję. Tutaj może jeszcze odrywam, kiedy trafiają do poradni, ale już nie chciałbym Państwu zajmować czasu, więc jeżeli będą pytania, to też ewentualnie do tego bym się odniósł też o tym, no, co robimy. Bardzo na dużą skalę jakby ta nasza praca idzie, chociaż no, to jest tak, czyli ta klasyczna terapia systemowa, rodzinna i terapia indywidualna, ale też doraźne formy pomocy, poradnictwo, konsultacje, różne treningi psychoedukacyjne dla rodziców, grupy młodzieżowe w tej chwili są. Próbujemy, chociaż jest na pewno kropla w morzu potrzeb, stąd wykorzystujemy, że jestem przed Państwem, więc ostatnio panami potrzebujemy wsparcia. Pan dyrektor Jarosiński jest, wie jak ja proszę o etat dodatkowy czasem. Psychiatrę teraz potrzebujemy, bo nie mamy, kiedyś mieliśmy, jest no bardzo dużo tych potrzeb, które przed którymi poradnia stanie, lokalowe też potrzeby mamy, więc to wykorzystam, żeby też tutaj do Państwa tego studentu powiedzieć, też prosimy o pomoc. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do dyskusji, jeżeli możemy sobie na tę chwilę pozwolić. Ja bym bardzo chciała podziękować brzmi tej wszystkich Państwa radnych za bardzo interesującą prelekcję. No i uprzedził Pan tutaj moje pytanie właśnie, w czym my jako radni możemy pomóc. Bo wiem, że reprezentuje Pan poradnię tak specjalistyczną psychoprofilaktyki. Nasza poradnia, tutaj mam takie informatory, które wydaliśmy z okazji 25-lecia działania poradni, więc chętnie muszę tutaj podzielić tymi informacjami, może tą stronę i tą też puścić. Więc poradnia jest częścią zespołu poradni. Mamy drugą poradnię psychologiczno-pedagogiczną, tą, która te standardowe zadania oświatowe podejmuje. Naszym organem prowadzącym jest właśnie Urząd Miasta, Wydział Oświaty. I staramy się dążyć do Pierwszego Oświatowego Państwa czy Miasta realizować. Podstawowe w tej chwili problemie, ja bym tak powiedział najkrócej, moralnie nam się, zwłaszcza ta rodzina, zatyka. Czyli przychodzi taki moment, gdzie we wrześniu, w październiku jest dość dużo zgłoszeń i podejmuje się pracę terapeutyczną. Jak jest, przychodzi właśnie grudzień czy styczeń, to często rodzice słyszą, zapraszam do kontaktu za miesiąc, bo nie mam w tej chwili wolnych miejsc na terapii. Stąd myślę, że etatowe potrzeby są olbrzymie, olbrzymie. Na przykład taki szczegół tutaj, żeby odpowiedzieć Pani Radnej też na to, dziękuję w ogóle za to pytanie też. Na konferencji
konferencji mieliśmy naszego pracownika, pan dr Demczuk, który jest psychologiem, psychoterapeutą i seksuologiem. On mówił właśnie o problemach z tożsamością seksualną, jakie młodzi ludzie mają, że mają mniej więcej tych problemów niż teraz. Bo po konferencji został zasypany prośbami ze szkół. Dzisiaj nawet dwa telefony odebrałem, żeby on przyszedł do rady pedagogicznej albo spotkał się z klasą. Po prostu ten rodzaj problemów nagle, myśmy prawda, tak uderzyli w stół, a nożyce z całego miasta się odezwały. I on w tej chwili jakby już nie jest w stanie podjąć tych wyzwań. Więc my mamy, no chyba największe problemy, to bym powiedział etatowy, żeby udźwignąć zapotrzebowanie, jakie tutaj miasto nam, szkoły nam oddaje. Nie mam więcej pytań. Ja w takim razie zaproponuję się brawami podziękowani. My tutaj, tutaj zgłoszone te problemy, zastanowimy się z radnymi, jak w jaki sposób pomóc, bo no jest, jest to bardzo ważna rzecz, że nie możemy młodych ludzi zostawić bez pomocy, bo to może pójść po niezłym kierunku. Stwierdziliśmy, że warto, żeby też no nie tylko od strony patologii, problemów pomagać, ale też mieć oko na te dzieci, które są naprawdę szczególnie utalentowane. Mamy tego słynnego studenta na Politechnice ze szkoły podstawowej nr 21 na przykład, żeby dla tych dzieci ta oferta była bardziej rozbudowana, zwłaszcza żeby nauczyciele byli przygotowani do pomagania takim dzieciom. Więc ponieważ no, ta sprawa będzie się rozwijała, to też uwadze Państwa polecam, bo być może, że może takie spotkanie z panem doktorem Klopikiem, który specjalistą. Super. A jeszcze, przepraszam, przepraszam. Tak, pani się zgłaszała, więc może... Tak, dobrze. Ja chciałbym zapytać, czy Państwo w poradni w jaki sposób analizujecie kwestie funkcjonowania różnego rodzaju instytucji w Lublinie, które mają wpływ na te sprawy, o których pan mówi, na tą demoralizację młodzieży, na deprecjonowanie roli rodziny, na przewartościowanie wartości. Ja tu mam na myśli, bo trochę obserwuję, wiele działań lubelskich instytucji kultury. Być może jest taka moda w tej chwili na takie niszczenie wartości. To jak gdyby ta rewolucja kulturalna gdzieś tam z lat 60. ona dociera w tej chwili takim zupełnie złym obrazem i złym przekazem do Polski. Natomiast czy Państwo to obserwujecie i w jaki sposób sygnalizujecie? Bo jak obserwuję propozycje kulturalne tak zwane w wielu lubelskich instytucjach kultury, no to tak naprawdę widzę, że tam jest propozycja właśnie niszczenia rodziny, to po pierwsze. Po drugie, przewartościowania tych wartości. No bo taki przykład, jak kiedyś byłem w Centrum Kultury i była propozycja no, przedstawienia jakiegoś teatralnego, tak, którym zachętą było taki cytat, że miłość zazdrości, miłość szuka poklasku, miłość, no tam, prawda, całe przekręcenie, odwrócenie do góry nogami, hymną miłości, tak? Albo to, że my jako samorząd miasta Lublina, wspierając te instytucje kultury, mamy wpływ na to, powinniśmy mieć wpływ na to, jaki przekaz tam idzie, a prezydent odpowiadając na interpelację pisze, że on nie będzie cenzorem i będzie dopuszczał różnego rodzaju właśnie takie pseudotwory, które de facto niszczą to wszystko, co w tradycji polskiej jeszcze jakoś się zachowało. Tak? I to będzie postępować
podobnie jak ten ostatni marsz nazwany Paradą Równości, a de facto jest to parada dewiacji i takich różnych zachowań, które nie są jakby, nie wpisują się w tradycyjny nurt czy w tradycyjne wartości, tak? Nawet nie wpisują się w to, o czym konstytucja mówi, że rodzina to jest związek mężczyzny i kobiety, a tutaj się na siłę nam wciska i naszym dzieciom wciska się zupełnie inne podejście do życia i do świata. Czy Państwo w jaki sposób to widzicie i czy macie jakieś oceny takiego stanu rzeczy? Trochę mamy, jak widać z tej mojej prezentacji dzisiejszej, że zwracamy uwagę, że takie uwarunkowania niekorzystne istnieją. Natomiast też nie jesteśmy placówką wychowawczą, tylko zajmujemy się pomaganiem, pracą terapeutyczną, poradnictwem, więc te analizy nie są na tym poziomie szerokim, tylko bardzo takim specyficznym. My dzisiaj widzimy, że ten wpływ kultury przysparza nam jakieś patologie. Więc dla przykładu, jak w 2014 roku Światowa Organizacja Zdrowia prowadziła pewne wytyczne edukacji seksualnej, które no, były mocno permisywne, bardzo liberalne. Zresztą wtedy też i Ministerstwo Edukacji Narodowej to w końcu dostrzegło. Myśmy, ja wtedy byłem dyrektorem poradni, powołali taki zespół, który ocenił od strony eksperckiej wartość tego. Zgłaszaliśmy to i do Wydziału Oświaty i powstała taka wojewódzka konferencja, na której mówiliśmy o tych zagrożeniach. Także na szczęście udało się wtedy to zatrzymać. Natomiast to są takie sygnały, gdzie do nas coś dotrze, raczej już od strony mleko się rozlało i wtedy co możemy robić, żeby ewentualnie to powstrzymać. Natomiast my nie analizujemy tych procesów kultury, nie mamy ani takiej władzy, ani nawet kompetencji. Panie Piotrze, ja bym chciał sobie podziękować już Panu, bo zdominowało tutaj. Nie ma problemu, żebyśmy się z Panem spotkali jeszcze w innym terminie. Bardzo jest taki pokazanie, celem tego spotkania jest tylko pokazanie zaznaczenia pewnej rzeczy. I jeszcze raz dziękuję i brawami podziękuję. A, czy Pani coś, ale coś ważnego? Ale proszę pytanie proszę. Nie jest moje pytanie. To jeżeli nie ma pytań, to... Ale ja chcę poprzeć... Dobrze, ale przy Pani, odbieram Pani głos. Tylko pytania, idziemy dalej. Dziękuję bardzo. W takim razie, proszę Państwa, brawa dla Pana. Proszę Panie, jeżeli Pani ma ochotę, Pan Piotr z Panią porozmawia w cztery oczy. A to dobrze, to później w sprawach miesiąc. Dobrze, wchodzimy teraz. Robimy teraz punkt numer 2. Czy mamy tylko pytania ze strony Państwa radnych co do punktu numer 2? Nie ma. Głosujemy. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Liczymy. Może tylko poczekamy, bo mówimy o zapoznaniu się. Nie, głosujemy, już nie było pytań, głosujemy, to jest tak, że głosowało. Czyli Państwo mają pytanie za tą prawdę. Proszę, przewodniczący mieszkaniec ma pytanie. Panie przewodniczący, panie przewodniczący, mieszkaniec ma pytanie. Nie ma pytania w tej chwili. Dlaczego? Jesteśmy w trakcie głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Druk 1612-1. Wraz z tą poprawką. Tak, wraz z tą wszystko pisze. 2, 4, 5, 5. Dobrze, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu numer 3. Czy są pytania sobie Państwa radnych? Nie ma. Nie ma. Głosujemy. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Głosujemy. Jesteśmy w trakcie głosowania. Wraz z autoprawką. 2, 4, 5, 6. 6 osób. Ja udzielę Panu głosu w sprawie miesiąca. Dobrze. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Panie przewodniczący, to jest niepewne, dlatego że mieszkaniec ma pytanie w związku z konkretnym budżetem. Dobrze, ale Pan udzielę wniosku w sprawie wniesiony. Przechodzimy do... Dobrze, ja prowadzę porządek obrad. Ale Pan prawo mieszkańcowi. Dobrze, przechodzimy do punktu 4.1, zmiana uchwały budżetowej. Czy są pytania ze strony Państwa radnych? Punkt 4.1. Proszę bardzo. Chciałem zapytać, bo to jest zmiana uchwały 2018.
Chciałem zapytać o dochody, ponieważ mamy zwiększenie w punkcie dochody o 14 milionów 120 i chciałem zapytać o dochody w związku z korzystną realizacją dochodów 11 milionów z gminy i 3 miliony z powiatu w podatku dochodowym do osób fizycznych. To teraz się jakby w sensie wiedzieliśmy to, że będzie taka, czy nagle niespodzianka, bo mamy więcej? Czy w budżecie na 2018 na 18 nie było przewidziane tego dochodu o te 14 milionów, czy po prostu teraz mamy niespodziankę, że rzeczywiście o te 14 milionów, no to nie ma osoba, bo ja rozumiem, że zwiększenie dochodu milion, ale nie 14. I pytanie, skąd to się wzięło? Przewidział minister finansów i poinformował, jak szacuje, że ona będzie dla miasta Lublina wyglądała na rok 2018. W trakcie tego roku, no szczególnie już w drugim półroczu, dochody rosły, czyli realizacja w stosunku do zaplanowanych dochodów wskazywała, że będzie to wyższa kwota niż ujęta w planie na rok 2018. Szacujemy, że ta kwota będzie na pewno zrealizowana, bo jest już miesiąc grudzień, więc wiemy za 11 miesięcy i otrzymujemy 80% udziału za miesiąc listopad, który wpłynie w miesiącu grudniu. No cieszymy się, że ta realizacja jest na takim poziomie, czyli że przekracza planowaną przez ministra finansów. No i to umożliwiło nam zabezpieczenie pewnych wydatków, które musimy jeszcze zabezpieczyć, jeśli chodzi tak naprawdę najwięcej o oświatę, bo to są głównie te wydatki. Tak. Dobrze, głosujemy punkt 4.1. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 2, 4. Proszę wyżej ręce, żeby... 4 osoby. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pozytywna opinia. Przechodzimy teraz do punktu 4.2. Czy są pytania ze strony Państwa Radnych? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 2, 4, 3. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pozytywna opinia. Przechodzimy teraz do punktu 4.3 o delegowanie radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego. Proszę bardzo. My, jak mówiłem, w tej chwili projekt uchwały, a członków tej komisji będziemy wybierali podczas posiedzenia. Czyli dzisiaj nie musimy zgłaszać. Ja próbuję poprosić, żebyśmy tylko zaopiniowali to, natomiast nie zgłaszamy kandydatów, bo to jest kwestia rozmowy na klubie. A ja mam pytanie. Proszę bardzo. Kto uczestniczył w ostatniej kadencji w pracach tej komisji? Uczestniczyła, ja byłem, czyli Gminy Fiórkowski, pan Tomasz Pitucha, później pana Tomasza Pitucha zastąpił Dzisława. Aha. Czyli tam te dwie osoby muszą być, znaczy jedna z których... Tu jest w tym projekcie ile osób? Dwie osoby. Spotkania odbywają się w Stanowską Skrytę. Komisja jest społeczna. Dziękuję bardzo. Czyli głosujemy punkt 4.3. Kto jest za pozytywnie zaopiniowany? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4.4. Czy są pytania ze strony Państwa Radnych? Sekundę, jeszcze się pytam Państwa Radnych. Czy są zasady Państwa Radnych? Nie ma, tak? Dobrze, tylko proszę krótko, bo komisja długo... Nie, na tej stronie też krótko, bo mówię, że szybki jest czas procedowania. Krzysztof Rowski, Fundacja Wolności. My zgłaszaliśmy uwagi do komisji statutowej, która zakończyła już niestety pracę, bo mamy przynajmniej za dwie wątpliwości dotyczące tego projektu statutu. Ustawa znowelizowana o samorządzie gminnym mówi, że nagrania z posiedzeń Rady Miasta mają być dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy. Natomiast tutaj ten projekt mówi, że
przebieg sesji nagrywa się na nośnik elektroniczny, który przechowuje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. I wydaje mi się, że to nie jest równoznaczne z tym zapisem, który mówi, że to nagranie ma być dostępne na stronie internetowej. Wiem, że też ten projekt ma być procedowany bez konsultacji społecznych i też chciałem wyrazić ubolewanie, że nie znalazł się w statucie zapis dotyczący tego, że komisje również są transmitowane i nagrywane. Chociażby ostatnie komisje budżetowo-ekonomiczne miały miejsce w sali obrad Rady Miasta, gdzie z kamery są i wystarczyło pewnie wcisnąć Enter i można było te transmisje przeprowadzać. I niestety mieszkańcy nie mieli dostępu do tego, jak procedowała komisja w sprawie statutu miasta. Jeszcze też mam takie zapytanie odnośnie tego, bo zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym głosowania odbywają się za pomocą urządzeń, głosowanie jawne odbywało się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie utrwalenie imiennego wykazu głosowań, a w statucie jest zapis, że dopuszcza się zliczanie głosów przez radnych i czy to nie jest jakoś, nie wyklucza się. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te zmiany w statucie i te wątpliwości, które wspomniał Pan Prezes, one mieszczą się w zapisach ustawowych. Czyli z jednej strony odniesienie w przypadku transmisji sesji Rady do zapisów obecnie obowiązującego prawa wymusza na gminie, że mają się znaleźć później te nagrania w tych publikatorach, które ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, czyli w BIP-ie, na stronie internetowej oraz w innym miejscu zwyczajowo przyjętym. I to będzie wypełnione. Natomiast nie powielaliśmy tutaj zapisów ustawy zmienionej ustawy o samorządzie gminy, tylko doprecyzowaliśmy konieczność realizacji przepisów w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o transmitowanie posiedzeń, obrad poszczególnych komisji, na dzień dzisiejszy ustawodawca nie określił tego obowiązku, w związku z tym my również go nie wprowadziliśmy ani do statutu, ani do regulaminów działania, jeśli tak by można powiedzieć, poszczególnych komisji Rady Miasta Lublin. Przede wszystkim z uwagi na kwestie techniczne, ale nie tylko. Z uwagi chociażby na to, że w sali numer 2 nie zawsze odbywają się obrady, a w związku z tym, gdyby dopuścić obligatoryjną czynność nagrywania również obrad prac poszczególnych komisji, no to niestety musielibyśmy dostosować się również technicznie. Na dzień dzisiejszy takiego wymogu prawnego nie ma. I ostatnia kwestia, jeśli chodzi o głosowania imienne, one są realizowane zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w tym również ustawa dopuszcza, jeżeli nie działają urządzenia elektroniczne, to dopuszcza określoną możliwość głosowania. W tym wypadku jest to po prostu głosowanie poprzez podniesienie ręki i zliczanie tych głosów przez radnych obecnych na sali obrad. Oczywiście ta informacja później musi być podana tak samo jak przy głosowaniach przy wykorzystaniu środków elektronicznych w trybie praktycznie od razu do publicznej wiadomości, jak poszczególni radni głosowali. Więc to jest tylko jak gdyby uwypuklenie możliwości czy realizacji ustawy o głosowaniu imiennym w przypadku, kiedy nie działają środki techniczne, nie działają środki informatyczne. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy panie przewodniczący, mieszkaniec prosi o możliwość. Przewodniczący pana tutaj poproszę. Panie przewodniczący, pan dyskryminuje moją osobę, bo udzielił pan głosu panu Jakubowskiemu, więc... Dobrze, bo wiem, że pan Jakubowski krótko. Panie przewodniczący, pan Piotr mówił pięknie o anomii. Ja powiem o bezduszności, pana bezduszności, bo wywołał proszę, pan proszę mnie nie obrażać. Wrócimy do głosowania. Kto z państwa jest za tym zapieniowaniem? Jeszcze. Panie, ja chciałam zadać pytanie panu prezesowi fundacji. Pisał pan do prezesa Rady Ministrów, o czym pan poinformował na komisji, czy otrzymał pan odpowiedź, bo jestem ciekawa, a dodam, że my jako radni otrzymaliśmy opinię podpisaną osobiście przez prezesa Rady Ministrów, iż nie wnosi żadnych uwag do tego projektu. Otrzymałem odpowiedź od ministra spraw wewnętrznych i administracji, który został to od prezesa Rady Ministrów. Informacja, że przysługuje nam zaskarżenie do wojewody w razie podjęcia uchwały o statucie, jeśli uznamy, że jest niezgodne z przepisami. Czyli nie odnosi się jakby do tego. Dobrze, panie przewodniczący, jeszcze słowa. Panie przewodniczący, ja chciałbym zwrócić uwagę, że rzeczywiście wydaje mi się, że nie powinniśmy traktować nikogo w ten sposób, nawet jeśli wiemy, że za chwilę będzie tutaj inna komisja. Ale ja pana dopuszczam w sprawach wniesionych, zejdziemy do sali 2 i tam będziemy rozmawiali godzinę.
miesiące, to i tak niczego nie zmieni, bo nawet w sprawach wniesionych będziemy tutaj słuchali pana i będzie jakaś dyskusja ewentualnie albo nie. A pan zapewne, jak twierdzi, ma konkretne pytania do konkretnych uchwał, czy konkretne uwagi. W związku z tym wydaje mi się, że zarówno pani chciała zabrać głos w trakcie dyskusji o problemie poruszanym przez dyrektora poradni specjalistycznej, jak i pan chciał zabierać głos czy to w sprawie budżetu, czy teraz w sprawie statutu miasta Lublina. Więc wydaje mi się, że nie róbmy takich rzeczy. Nawet jeśli komisja przyjdzie, rozpocznie się następna 10 minut później, to nic się złego nie stanie. Tak mi się wydaje, więc uważam, że powinniśmy dopuścić takie zastrzeżenie, że to będzie krótka. Kto z państwa jest za zaopiniowania? 2, 4. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pozytywna opinia. Przechodzimy teraz do punktu 4.5. Czy są pytania z strony państwa rady? Nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 2, 4, 5. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pozytywna opinia. Przechodzimy teraz do punktu 4.6. Czy są pytania z strony państwa radnych? Proszę bardzo. Ja mam pytanie co do tego programu. Mianowicie, czy z tego programu finansujemy tak zwaną Izbę Wytrzeźwień? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Izba Wytrzeźwień jest w strukturze Centrum Interwencji Kryzysowych. Środki przekazywane z programu są przeznaczone na realizację zadań Centrum Interwencji Kryzysowych. Jednym z takich zadań, które realizowane jest w Izbie, jest podejmowanie działań profilaktycznych wobec osób, które opuszczają tę Izbę. Także jakaś część tych środków, owszem, jest przeznaczona. Nie można powiedzieć, że... Ja powiem ogólnie, że na Centrum Interwencji Kryzysowej w budżecie zapisana jest kwota, o ile pamiętam, około 3,5 miliona złotych. Na Centrum Interwencji Kryzysowej. Chciałem powiedzieć, że to jest niezgodne z prawem, to co robicie. Chciałem powiedzieć, że żadne środki z tego programu nie powinny być przeznaczane na finansowanie Izby Wytrzeźwień. Żadne środki. Jeżeli nie ma... Jeżeli jest to finansowane, jest to niezgodne z prawem. Wszystkie te środki, które są z tego programu, powinny być na profilaktykę dzieci i młodzieży z rodzin pośledzonych alkoholizmem i tak dalej. Więc my robimy olbrzymi błąd, jeżeli jakiekolwiek środki zostają wydawane na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. Ja dowiedziałem się ostatnio, że na Izbę Wytrzeźwień olbrzymie środki, jak nie stuprocentowe, idą właśnie z tego programu, na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. Odnosząc się jeszcze do tych słów pana Magdalena, chciałem powiedzieć, że nie jest to Izba Wytrzeźwień, jest to środek wczesnej interwencji. Tak się to nazywa, panie dyrektorze, tylko no, jeżeli my 100% środków na utrzymanie tego, co pan powiedział, przeznaczamy z tego programu, to jest niezgodne z prawem. Jeżeli i nie wiem dlaczego Rio, nie wiem kto opiniuje to, mam nadzieję, że szybko to zostanie zmienione, ponieważ to jest niezgodne z prawem. To jest moja opinia i nie wiem, proszę o interwencję, nie wiem może pana radcy prawnego, czy tak powinno być, czy nie. Dowiadywałem się w innych miastach, że z tego programu nie możemy wydawać środków na ten cel. Ale to jest, przepraszam bardzo jeszcze pana radnego, to są środki przeznaczone na realizację programu. Nie na działalność Izby Wytrzeźwień, na realizację programu w Izbie. My nie możemy przeznaczać z tego programu żadnych środków na utrzymanie tego, o czym mówię, czyli Izby Wytrzeźwień, czy tam jak to się nazywa. Nie możemy. Natomiast na realizację zadań związanych z profilaktyką szeroko pojętą i nie tylko dzieci i młodzieży, bo te środki finansowe z gminnego programu profilaktyki to nie tylko profilaktyka na rzecz dzieci i młodzieży.
tak jak pan radny przed chwileczką powiedział, ale również na profilaktykę, na działania proalkoholowe, jeśli tak by można powiedzieć, również dla ludzi dorosłych, są realizowane. Myślę, że, bo tutaj pan dyrektor ewentualnie może zweryfikować, ale myślę, że wydatki z gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają i to dość wnikliwej analizie i ocenie również Regionalnej Izby Obrachunkowej. Gdyby taka była sytuacja, że utrzymywana jest określona struktura z tych pieniędzy, dawno już byłaby zakwestionowana. Proszę bardzo, dziękuję. Ja nie mówię tutaj o utrzymaniu komisji, która się z tego utrzymuje. W tamtym roku była taka sytuacja, że zostały te środki pomniejszone. Natomiast mówię tutaj o tym, że niech mi pan sekretarz w takim razie wyjaśni, jaką profilaktykę stosujemy w Izbie Wytrzeźwień do osób tam przebywających. Jaki program jest do osoby, która jest przyjmowana z ulicy, nie trzeźwa, przebywa tam do momentu wytrzeźwienia i wyjeżdża. Jakie są tam programy realizowane, profilaktyczne? Bo ja nie wiem. Na pewno jeżeli chodzi o przyjęcie do tej placówki osoby, która podlega, nazwijmy to, przebywaniu i jest ocena później przez lekarza w tej placówce, to oczywiście tutaj trudno mówić o zachowaniu realizacji określonego programu, ale tak jak pan dyrektor na samym początku wspomniał, z chwilą, kiedy osoba już wytrzeźwieje, jest zwalniana z tej placówki, jest naprawdę, proszę państwa, i zachęcam oczywiście, żeby na którejś z komisji merytorycznych ten temat był zaprezentowany, jest objęta, z tego co pamiętam, kilkoma, ale nie chciałbym w tej chwili państwa wprowadzać w błąd, programami związanymi z właśnie profilaktyką, z przestaniem picia, z pewnymi działaniami wspierającymi pod względem psychologiczno-społecznymi i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście te zadania są opisane w programach i te zadania są później finansowane w ramach tego programu. Jest to też jakaś profilaktyka, żeby nie zamarł teraz taką porę roku. To nie o tym mówimy. Dobrze. Czy jeszcze mamy jakieś pytania, panie radny? Ja mam taką prośbę o wyjaśnienie na piśmie i wysłanie, mam nadzieję, że do sesji, do uchwalenia tego programu, ponieważ jest dzisiaj poniedziałek, do czwartku, żeby, nie wiem, państwo radcowie, pani skarbnik wyjaśniła, ile z tego programu i czy my może, po pierwsze, ile zostaje przeznaczonych pieniędzy na utrzymanie Izby Wytrzeźwień i rocznie, i czy my nie zrobiliśmy błędu, czy to nie jest błąd prawny i wyjaśnienie tej sytuacji prawnej na piśmie. Do czwartku. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, panie przewodniczący, myślę, że stan prawny został jasno i klarownie wyjaśniony już chyba wielokrotnie, szanowni państwo. To jest kwestia przeznaczenia tych środków, bo pan sekretarz wyraźnie powiedział, ja to potwierdzam, że te środki nie mogą być przeznaczone na to, co pan radny określał, Izbą Wytrzeźwień, czy na te działania. To jest już kwestia odpowiedzi. Ja nie uchylam się, ale myślę, że stan prawny państwu został wyjaśniony. To jest kwestia, czy one rzeczywiście są przeznaczone na te czy inne środki. To już jest kwestia nie oceny prawnej, a no nie wiem, faktycznej informacji. I ja rozumiem, że ktoś z państwa... To ja idąc w tym samym kierunku, w którym idzie pan radny, chciałbym może w takim razie poprosić o takie wyjaśnienie, jakie środki miasto wydatkuje na centrum wczesnej interwencji kryzysowej i jakie środki w tym właśnie pochłaniają te programy profilaktyczne, które tam. Czyli ile nas kosztuje jako miasto utrzymanie tego centrum wczesnego interwencji kryzysowej? Tak, to jest kwota. Tak, a jaka kwota to są te programy? Tak, bo może się okazać, że my nazywamy programami całość tej kwoty, którą przeznaczamy na funkcjonowanie centrum wczesnej interwencji kryzysowej. Może to jest kwestia nazewnictwa i stąd Regionalna Izba Obrachunkowa nie musi znać takich szczegółów, że może mniej więcej to się w ten sposób funkcjonuje. Bo rzeczywiście, jeśli tak nie mogą funkcjonować, no to nie jesteśmy do tego zobligowani w żaden sposób. A jeśli my jako miasto
wystarcza dla funkcjonowania Izby Wytrzeźwień, czyli do Centrum Interwencji, a dodatkowo jeszcze pensjonariusze tegoż tej instytucji dostają wsparcie w postaci działań psychologiczno-pedagogicznych czy jakichś tam jeszcze, no to wtedy rzeczywiście chwała miastu za to, ale pytanie, czy rzeczywiście... Panie Kalinarnie, pan sekretarz przygotuje. No to ja tak, proszę bardzo. Ja mam tylko jeszcze ostatnie sugestie, ponieważ wiemy wszyscy, że z tego programu jest utrzymywana to Centrum Interwencji Kryzysowej praktycznie w całości, a ściągalność tych osób, które tam przebywają, jest na poziomie, nie wiem, czy ktoś z tego co pamięta, 15-20%, czyli pochłaniają środki 3,5 miliona rocznie, jakby finansujemy to, a ściągalność jest praktycznie zerowa, można powiedzieć, więc Te całe środki powinny zostać w programie na właśnie wyjazdy dzieci, na utrzymanie komisji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie na finansowanie najdroższego hotelu w mieście. Ponieważ nie jesteśmy w stanie ściągnąć tych środków. Także to jest moja tylko opinia i proszę o wyjaśnienie do czwartku tego, bo trzeba to raz rozwiązać na zawsze i tyle. A 3,5 miliona to wyobraźcie sobie Państwo, ile dzieci by wyjechało na kolonie i tego typu różne działania profilaktyczne, które by mogły pomóc. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowanym projektu? 2, 3, 4. Kto jest przeciw? 3. Kto się nie wstrzymał? Pozytywna opinia. Przechodzimy do następnego punktu 4.7. Czy są pytania ze strony Państwa radnych? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Głosujemy. 3 osoby, 4. Kto jest przeciw? 7. Momencik, powtarzamy, bo kto jest za? 2, 3, 4, 5. Kto jest przeciw? 6. Nie, przeciw. Kto się wstrzyma? 1 osoba. Pozytywna opinia. 5, 1. Przechodzimy teraz do punktu 4.8. Czy są pytania ze strony Państwa radnych? Nie widzę, głosujemy. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4.9. To jest, czy są pytania do tego punktu? Tutaj sytuacja jest analogiczna do Komisji Bezpieczeństwa, prawda? Opiniujemy, tak, nie wybieramy. Tak, czyli przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 4.10. Czy są pytania ze strony Państwa radnych? Terminy 10 marca. 10 marca. 2019. Tak, słucham. Pytanie odnośnie tych wyborów, ponieważ jednocześnie będą zmieniane statuty dzielnic i czy to się nie nałoży, czy to nie jest problem, że będą wybory i jednocześnie pewnie zaraz po wyborach, no bo nie wiem kiedy zaczną obowiązywać nowe statuty, bo na przykład w tych statutach są zmiany granic dzielnic i czy to nie będzie tak, że ktoś zostanie wybrany, a okaże się za miesiąc, że już mieszka w innej dzielnicy niż był przed wyborami, jak to się ze sobą łączy. Pewnie można by było to zrobić ewentualnie w ten sposób, żeby zdążyć te statuty, żeby zaczęły obowiązywać przed wyborami, ale nie wiem, czy zdążymy, bo jeszcze muszą się odbyć konsultacje społeczne, czyli powiedzmy do końca stycznia zakładając, po czym jeszcze musi chyba Rada Miasta uchwalić te statuty, czyli załóżmy gdzieś w lutym. Jeszcze wojewoda musi opublikować w dzienniku urzędowym, to już zachodzimy na marzec, a wybory, a nowa kadencja to jest nie tylko dzień wyborów, tylko jeszcze okres poprzedzający, czyli zgłaszanie kandydatów i tak dalej. I czy to nie jest problematyczne? Za chwilę będziemy mówili, rzeczywiście co do takiego hipotetycznego kalendarza, który łatwo przenieść, panie prezesie, łatwo też powiedzieć, że ta zmiana, jeśli wejdzie w życie, to wejdzie w życie po wyborach. Myśmy dokonywali analizy
te zmiany, które są zaproponowane, nie dotyczą ani istotnych zmian w ordynacji wyborczej, to są porządkowe zmiany, ani nie wpłyną na sam proces wyborczy, ani po wyborach. Jeśli zmiany statutu wejdą w życie po wyborach, rad dzielnic, nie widzimy tutaj jakiejkolwiek perturbacji, nie będzie miało to wpływu ani na wybory, ani tym bardziej na obsadzenie mandatów członków rad. Więc naszym zdaniem, jeśli te zmiany Wysoka Rada uchwali, rady zaczną je stosować. Oczywiście nie jest możliwe wejście w życie tych zmian łącznie z nową kadencją, no bo one na pewno dziś wejdą w życie, spodziewamy się, że w kwietniu, jeśli Wysoka Rada czy nie będzie problemu taka, że mieszkanie w ulicy Urbanowicza na przykład zostanie wybrane do Rady Dzielnicy Koślinek, a w kwietniu zostanie mieszkańcem dzielnicy Perl i będzie członkiem Rady Dzielnicy Koślinek wtedy, czy jego mandat będzie wygaszony, jak to będzie prawie? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Ta sytuacja, o której pan prezes mówił, w ogóle nie jest związana ze zmianą statutu, bo gdyby członek rady zmienił miejsce zamieszkania, to jest kwestia wygaśnięcia mandatu. Natomiast jeszcze raz powtórzę, te zmiany nie będą miały wpływu na obsadzanie mandatów członków, bo nie ma zmian w ordynacji, zmiany nieprzewidywane są, o czym za chwilę powiemy też w stosunku co do granic. Po wyborach na pewno nie będzie takiej sytuacji. Znaczy, bo ja miałem pytanie, bo jeśli zmieniamy granice, to tak naprawdę... Nie zmieniamy granic. No właśnie, zmieniamy czy nie zmieniamy? Nie zmieniamy. No, nie zmieniamy. W czasie wyborów nie zmieniamy. No właśnie. Dobrze, ale przepraszam, bo ja chciałbym zasygnalizować jedną sytuację, która według mnie jest niezgodna z tradycją nazewnictwa miasta Lublina. Ona wkradła się kiedyś. Ty nadrobiłeś? Nie, ja nadrobiłem, tylko pan Żanowski, Jacek. Otóż proszę zwrócić uwagę, proszę państwa, w historii miasta Lublina przez kilka wieków, jeszcze od Kochanowskiego albo i wcześniej, była wieś dziesiąta. Znaczy wieś dziesiąta podlubelska, później w składzie Lublina pojawiła się dzielnica dziesiąta. I ktoś bezmyślnie, nie zadając sobie trudu przeanalizowania historycznej więzi tej dzielnicy, czy mieszkańców tej dzielnicy, spowodował, że tak zwana wieś dziesiąta, która w obrębie geodezyjnym miasta nawet jest nazwana wieś dziesiąta, czyli taki obszar pomiędzy ulicą Wilczą, Głuską, rzeką Czerniówką, a Majdankiem, obozem na Majdanku, znalazła się jako część dzielnicy Koślinek, co jest niezgodne z prawem, z historyczną jak gdyby tradycją, czy z historią i z nazewnictwem, bo wieś dziesiąta, jak sama nazwa mówi, była wsią koło folwarku dziesiąta i tak naprawdę dzielnica dziesiąta zawsze stanowiła jak gdyby pewną jedność, nawet ta część, którą kiedyś nazywano wsią dziesiątą, tak? Ona została sztucznie przyłączona do Koślinka, tym bardziej, że Koślinek to jest taka jednorodna dzielnica, dużo starsza takich domów XIX i początkowo XX-wiecznych w Starym Koślinku oraz osiedla Maki i tych wszystkich nowych bloków, które powstały w latach 70. i 80. A akurat ta część domków jednorodzinnych, starej wsi dziesiąta, w której pisał Kochanowski, nie ma z tą dzielnicą nic wspólnego. Nawet obręb szkolny zawsze był szkoła podstawowa numer 2, tak? A mieści się na dziesiątym. Więc ta zmiana wydaje się konieczna do tego, żeby to powrócić. Tym bardziej, że kiedyś tak było, tak? W Radzie Dzielnicy dziesiąta. W roku 1997, kiedy powstała ta dzielnica, czy wtedy jeszcze osiedle dziesiąta, nazwę Wojewódzka Pomocnicza, tak było, dopiero gdzieś tam w roku, nie wiem, 2002, może to zmieniono, zupełnie przecinając więź, tak, łączące mieszkańców jednej i drugiej części rzeki, brzegu rzeki Czerniów. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Przechodzimy do głosowania. Członek Rady Dzielnicy, panie przewodniczący, prosi o nasze głosowanie. Głos pana Wiesiana. Ale to dotyczy sprawy statutu dzielnic, wyboru do rad dzielnic. Proszę pana, głosujemy punkt 10. Kto jest 4-10? Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 4-5-6. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, pozytywna opinia.
Przechodzimy teraz do punktu 4.11. Ja chciałam prosić o głos. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja przeczytałam tę propozycję zmiany, mam pytania zasadnicze odnośnie nazewnictwa również. Będę wnosiła, żeby dokonać zmian. Będę składała wniosek, żeby jednak nie przyjmować tego projektu na najbliższej sesji, bo wymaga jednak pracy. Górki czechowskie, historia i dokumenty to nie były czechowskie, tylko związane ze Sławinem. Nazwa naszej dzielnicy Szerokie to jest w ogóle poza granicami Lublina, więc rzeczywiście należy trochę spróbować wrócić do historii, do dokumentów i jeśli zaczniemy taki krok, to nazwy zmienić, ale to nie istotne. Ja mam następujące problemy dotyczące zapisu. To określenie, że rada zbiera się raz na 3 miesiące. Proszę Państwa, ja od ponad 20 lat ciągle tworzyłam radę, jedną z pierwszych, nie pierwszą, ale jedną z pierwszych i doskonale znam stawy i praktykę. Oto taki zapis pozwala na to, żeby pół roku rada w ogóle się nie spotykała. I chciałabym, żeby zapis był precyzyjny, że jeżeli minie okres od ostatniej rady i rada nie zbierze się w ciągu 3 miesięcy, musi być doprecyzowany, bo proszę Państwa, rada między innymi dysponuje rezerwą, opiniuje dokumenty i takie myki później niosą za sobą oto takie praktyki. Jest jeden członek rady, przewodniczący zarządu, który decyduje, bo rada się pół roku nie zebrała. Pan mówi, zebrała się 5 maja, mija 3 miesiące, ma jeszcze 3 na następne, więc pół roku. Doprecyzowanie. Sprawa następna. Skutki braku zwołania, bo to były skutki braku zwołania rady, czy odwołanie. Proszę Państwa, musi być określone. Nie wyobrażam sobie, że rada uchwałą określa, w jaki sposób zawiadamia się, formę zawiadomienia członków rady o posiedzeniu. To musi być zapisane. Proszę Państwa, no czy Rada Miasta ma takie uprawnienie, żeby uchwałą zobowiązywać, jak zawiadamiamy Radę? W statucie należy doprecyzować. Sprawa następna. Zarząd od 3 do 5 czy od 5 do 7. Również uważam, że jest to absolutnie niedopuszczalne. Nie można dawać dowolności, że od tylu do tylu. Wracam do ustawy o samorządzie, która wyraźnie mówi, prawda, o organach, które są i proponuję, żeby był zapis, żeby był jasny zapis, 5 czy 3. Nie widzę potrzeby 7-osobowego zarządu w przypadku rad, które mają 21 członków. Nie twórzmy wielkich struktur. Natomiast w przypadku do 20, to tych rad jest, ja mam ze sobą wykaz dość dużo i proszę Państwa, zapis 3 do 5. Jeden choruje członek, 2 panów, czy 2 panie, czy pani i pan, nieważne, 2 członków. W jaki sposób podejmują decyzję zarząd? Nie ma. Nie dajemy upoważnienia, bo prawo nie pozwala przewodniczącemu zarządu siły głosu. Więc co w takiej sytuacji? Więc nie może być 3-osobowy. Uważam, że jest to także zła propozycja. Sprawa następna dotycząca zadania, na przykład kreowanie. No, inicjowanie tak, ale kreowanie to bardziej taki kulturalny, pochodzący wyraz odnoszący się do kultury, prawda? No, czy rada naprawdę kreować? Ja bym nie pisała tego zdania. Prawda, tworzyć, no rada nie tworzy, jest tam dalej, następny wyraz niech będzie. Sprawa granic, proszę Państwa, pytam wprost, bo są jednak zapisy dotyczące granic. Ja przeczytałam cały statut, zresztą wszystkie te projekty, tam jest zapis zmiany granic. Na przykład Czechów Południowy proponuje do ulicy Poligonowej. Proszę Państwa, ja nie wiem, bardzo proszę, żeby jednak przeanalizować działaczami na dole. 2 problemy. W jaki sposób Czechów jest skomunikowany chociażby i docelowo, jeśli chodzi o tą część Górek Czechowskich? Proszę Państwa, Czechów to jest od spółdzielczości pracy nawet i co aż do Poligonowej? Czy to nie jest absurd? Historycznie Górki Czechowskie
teraz taką nazwę mają potocznie. To, co mówił Piotr, spróbujemy. Cała komunikacja tej części rejonu miasta jest od ulicy i będzie poligonowej, nie od Czechowa, więc nie widzę potrzeby takiego zapisu i my jako Rada wcześniej nie mieliśmy możliwości wydania opinii. I pytanie ostatnie. Jeżeli już, to pytam wprost, czy ten statut będzie przesłany do rad w celu konsultacji, od kiedy on będzie obowiązywał? Dlaczego my już w tej chwili, przyjmując termin wyborów do rad dzielnic, co jest bardzo słuszne i właściwe, i ten teren według starego statutu, natomiast z tym poczekajmy. Bo ja jako radna nie otrzymałam dokumentu, projektu zapisanego, dopiero teraz zmiany statutu. Proszę odpowiedzieć. Państwo, czy Państwo zobaczycie tytuł uchwały i uzasadnienie, myślę, że dużo się wyjaśni. Po pierwsze, jest to uchwała w sprawie inicjatywy dokonania zmian, a nie zmian. W uchwale jest wyraźnie, w uzasadnieniu jest wyraźnie zapisane, że praktycznie wszystkie te propozycje, poza kilkoma technicznymi, zostały wypracowane przez doraźną Komisję Rady Miasta Lublin. Nie będę się w tej chwili odnosił, ale chociażby ta kwestia ilości członków zarządu, to był wniosek komisji, to było na komisji przeprocedowane. Więc po podjęciu tej uchwały, ja oczywiście rozumiem, bo to są istotne, pani radna, absolutnie kwestie i tak samo. Po podjęciu tej uchwały, ponieważ ostatni paragraf w statutach dzielnic mówi wyraźnie, że zmiany statutu dzielnicy dokonuje Rada Miasta z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Rady lub na wniosek, podjęcie tej uchwały umożliwi, tak jak jeszcze mówię, zasadniczo podjęcie, przeprowadzenie szerokiej konsultacji społecznej, możemy o nich mówić, będą opinie wszystkich rad dzielnic i z powrotem ta kwestia wróci do Rady Miasta już w celu przyjęcia. Co do granic... Dziękuję bardzo, resztę to ja już skoro tam, czyli nie jest... Absolutnie, pani radna, jest to inicjatywa. Jasne. No to resztę ja sobie... O zapisanie w protokole dzisiejszej komisji, że w punktach 2, 4, 4 i 4, 10 pan przewodniczący odmówił głosu panu Filipowiczowi, żeby to zaprotokołować z obawy, że będzie długo mówił. Bo się zaznaczy. I do tego punktu tutaj tylko takie może pytanie bardziej, bo Rada Dzielnicy w statucie ma zapisane, że Rada Dzielnicy głosuje z prorektorem dla zarządu do 31 marca. Wybory będą 10 marca i co w przypadku rad dzielnic, które nie zdążą do dnia wyborów głosować w referendum, głosować absolutorium? Czy to będzie, muszą je zrobić w lutym na przykład, czy mogą nie głosować w ogóle w sprawie absolutorium? Dobrze. Panie sekretarzu. Znaczy, proszę Państwa, obecnie obowiązujący statut obowiązuje nadal. W związku z tym myślę, że rady wykonają skwitowanie z zarządu w okresie, które jest możliwe z punktu widzenia obecnego terminu. Natomiast w sytuacji, kiedy no nie doszłoby do takowego skwitowania, czyli nie byłoby dyskusji na temat absolutorium z różnych powodów, nawet posiedzenie Rady może być zwołane, ale z jakichś powodów się nie odbędzie z uwagi chociażby na brak kworum czy jakieś inne jeszcze okoliczności, oczywiście wtedy nie będzie dopełniony ten obowiązek, który wynika z obecnych statutów. Natomiast myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie. Ale postaramy się, żeby to Rada Dzielnicy, danych dzielnic, to skwitowanie zrealizowała w ramach jeszcze obecnych rad i zarządów Rady. Dobrze, dziękuję. Dzielnicy. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5.1. Czy są jakieś pytania, panie państwa radny? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem zaopiniowania projektu? 2, 4, 5, 6. Więcej, tu węgorze recepturę, ciężko się mieć. 2, 4, 5, 6. Jasne się. Ale pan zaczął. Proszę do góry, bo naprawdę jeszcze raz. Kto jest za? Jednogłośnie. 7. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5.2. Kto z państwa jest... Proszę bardzo. Nie, pytania. Czy to pytania? Nie ma. Głosujemy. Kto jest za? 2, 4, 6. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do punktu 6. Informacja z delegowanych jednostek klubowych. Czy są pytania z strony państwa radnych? Nie ma, to proszę dokonać zapisu, że radni zastanowiliście. Teraz przyjmujemy plan pracy komisji na 2019 rok. Czy są uwagi co do planu pracy? Głosujemy plan pracy. Proszę bardzo. Kto jest za? Przyjęcie planu. Przepraszam, proszę, jeszcze nie wychodzimy, jeszcze komisja się nie skończyła. Dobrze, teraz sprawy wniesione. Proszę bardzo, pani chciała pytanie zadać. A ja też mam. Dobrze, kto po, przepraszam, nie wie pan radny. Proszę bardzo. Ja. Temat uciekł, prawda, ale bo ja chciałam się wypowiedzieć co do referatu wygłoszonego tutaj na posiedzeniu i podniosłam się ze słowami, że popieram. Padło pytanie od tutaj pani członek rady, co mogą pomóc, jak tutaj. Proszę państwa, wydaje mi się, że obecność psychologów w życiu miasta powinna mieć miejsce nie tylko odnośnie dzieci i młodzieży, ale także w odniesieniu do dorosłych, ponieważ z mojego punktu widzenia jako mieszkańca miasta obserwuję sytuację, że bardzo często o istotnych sprawach w życiu różnych organizacji decydują osoby niezrównoważone psychicznie w taki sposób, że po prostu niszczą ludziom życie. I jest to kwestia związana z bezpieczeństwem, a mamy obrady Komisji Bezpieczeństwa i mój głos jest właśnie popierający tutaj tą prośbę, ale rozszerzenie strategii miasta w zakresie bezpieczeństwa o odpowiednie wykorzystanie środków na utwierdzenie obecności funkcji psychologów w kształtowaniu życia miasta. Nie tylko kształtowania młodzieży, ale także i dorosłych. To powinno być strategii zapisane w Komisji do Spraw Bezpieczeństwa, bo jest niebezpiecznie. I jeszcze jedna kwestia tutaj w dalszym toku. Jeśli co prawda tak jestem pierwszy raz w posiedzeniu tej komisji, jestem zaskoczona szybkością obrad i głosowania, ale wydaje mi się tak, że państwo głosowaliście na temat przeznaczenia pewnych środków. Wszystkie materiały, które z tej rady dostali, są na temat dostali, tak. Ale dostrzegłam brak. I moje pytanie do rady miasta by było w tym kontekście, jeśli mam zabierać głos. Czy państwo, wychwalając środki na dane cele, jednocześnie uchwalacie sposób kontroli wykorzystania tych środków, żeby nie było tej wątpliwości, o które tutaj chodziło. Państwo muszą tworzyć jasną sytuację. Przeznaczamy na profilaktykę i ta kontrola jest wykonana. Pan przewodniczący jest w członkiem komisji rewizyjnej, także też kontroluje wydatkowanie na przykład na te polowe z punktu widzenia przedstawicieli rady, zazwyczaj w komisji rewizyjnej, jak i również są kontrole zewnętrzne bez względu na, i są to kontrole państwowe, czyli instytucji kontrolnych państwowych oraz innych, które ewentualnie dysponują środkami finansowymi i te środki są przeznaczane na realizację określonych zadań w formie dofinansowania. I wtedy nie tylko jest kontrola wykorzystania środków w ramach dofinansowania, ale również tych, które są wykonywane w ramach dochodów i wydatków budżetu miasta. I oczywiście jest jeszcze jedna rzecz. Wszystkie materiały na posiedzenie dane i sesji Rady Miasta są publikowane w internecie.
na stronie internetowej urzędu i każdy z mieszkańców może się zapoznać z tymi materiałami, które dzisiaj były procedowane przez Komisję Samorządności, a to dotyczy wszystkich materiałów na danej sesji. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Filipowicz ma... A przepraszam najmocniej, tutaj pan radny, proszę bardzo. Chciałem zapytać przewodniczący o kwestię referendum, na które się wypowiadał pan prezydent. Bo nie widziałem w budżecie miasta zaplanowanych środków na referendum na temat Górek Czechowskich i nie wiem, czy ten referendum będzie, czy nie będzie, bo raz się mówi, że będzie, drugi raz nie będzie, ile będzie to kosztować, kiedy jest planowane referendum, kiedy i w jakim trybie będziemy decydować o pytaniach na referendum. Pytanie, kto złożył wniosek na temat referendum i czy będzie tego typu referendum. Bo tam referenda są pewne gdzieś tam wpisane, tylko że są to pewnymi jakimiś tam zapisami, kiedy mogą się odbyć lub nie. Więc ja pytam, bo wiem, że są takie doniesienia, że miało być na początku roku, a nie ma w budżecie żadnych środków na to przeznaczonych. Proszę pana. Czasie, tak co do referendum, jak i również później, co do całej procedury referendalnej, łącznie z pytaniami, które będą ustalone, jak również kosztów tego referendum. Na dzień dzisiejszy niestety, ale takiej informacji pełnej nie mam, w związku z tym nie mogę państwu jej przekazać. Na pewno w najbliższym czasie pan prezydent się na ten temat wypowie. Panie radny, myślę, że jeśli chodzi o środki finansowe, to żaden problem z punktu widzenia ewentualnie zadysponowania takimi środkami, natomiast też są zapisane środki ogólne związane z realizacją zadań przez samorząd i tam też można o tych środkach mówić. Natomiast nie powiem panu, bo w tej chwili myślę, że nie do końca zostało nawet skalkulowane, a ile te koszty, czy jakie będą wydatki na potencjalne referendum w sprawie Górek Czechowskich. Tego typu wydatki w sprawie prywatnej działalności, kiedy to jest prywatny teren, możemy rozpisywać referendum w takiej sprawie? Panie radny, myślę, że pod każdym względem i tym formalno-prawnym zasadności, potrzeby, jak i również strony prawnej referendum będzie to doprecyzowane, że będzie zgodne z prawem, jak i również jeśli chodzi o ogłoszenie referendum, to niesie za sobą określone okoliczności formalno-prawne i finansowe i też będzie to dopełnione pod każdym względem. Oczywiście na wiele czynności państwo będziecie mieli wpływ poprzez chociażby decyzję Wysokiej Rady. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Filipowicz ma głos. Panie Filipowicz, Lubelska, Smoły, Porozumienie Ogólne Lublina, członek Rady Dzielnicy Południowej. Szanowni Państwo, to już jest połowa waszej głosowania, więc to, co zrobię, to przypomnę Państwu, że stanowicie Komisję Praworządności i Samorządności. I dopuściliście Państwo do sytuacji, Państwa jako członkowie, gdzie przewodniczący, pomimo tej nazwy tejże komisji, uniemożliwił mieszkańcowi, zabrał co najmniej. Dobrze, ale konkretne pytanie. Panie Przewodniczący, naruszył pan artykuł 61 Konstytucji. Proszę zadać pytanie. 74. Pan może mi głos odbierać. Chciałem się upomnieć o podstawowe... Proszę o zadanie pytania. Po głosowaniu nad budżetem, gdzie wbrew opinii pytanie antysmogowego i zobowiązania pana prezydenta w imieniu własnym i waszym, że zostanie przeznaczony 1 000 000 zł. Na zwalczanie skutków bardzo złej jakości powietrza. Bardzo złej jakości jest 35 dni normatywnych, mamy 46 w tym roku. Dobrze, proszę pytać. Przed posiedzeniem Rady Miasta zostanie przekroczony. Już nie mam o co pytać, tylko mogę stwierdzić, panie przewodniczący, że sprowadził pan ten podmiot, tę komisję do czasu z lat 50. ubiegłego wieku. Bo w latach 60. Dobrze, ale. Bo w latach 60. panie przewodniczący, proszę, kiedy PZPR w tym miejscu podejmował decyzję, nie odbierali mieszkańcom prawa do wypowiedzi. Ja mogę tylko podziękować po fakcie, panie przewodniczący, to o co ja mam pytać, czy pana, czy komisję? Na co mam zwracać uwagę jako członek Rady Dzielnicy, której chcecie zmienić status po wyborach,
doprowadzając do sytuacji, o której mówił prezes Jakubowski, że będą zmienione granice i będzie zmieniona przynależność. O co można w tej sytuacji pytać? Można się ewentualnie... Panie Przewodniczący, ja więcej na komisję prowadzoną przez Pana nie przyjmę, dlatego że poświęciłem swój własny czas, sprawy firmy, zostawiłem chorą małżonkę, zapłaciłem za parking, a Pan mnie przetrzymał do samego końca, wtedy kiedy te moje pytania uwagi nie mają żadnego znaczenia. Przegłosowaliście Państwo rzeczy tak istotne dla miasta i dla samorządności. Pan bez zmiany statutu zmienił prawo stanowione w postaci konstytucji. Jeszcze raz powiem to publicznie, złamał Pan artykuł 61 konstytucji. Złamał Pan artykuł 70. No nie będę pytać, gdzie Pana szkolili. Dobrze, więc chciałem tylko Panu powiedzieć, że my tutaj opiniujemy projekt uchwał, natomiast jest głosowanie na sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Frank nie oczekuje, ani nawet nie ma. Dobrze, teraz czy są jeszcze jakieś pytania, Szanowni Państwo Radnych, czy skoro...